Kształcenie na kierunku fizjoterapia prowadzone jest przez Katedrę Fizjoterapii, która wchodzi w skład Instytutu Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Działalność naukowa oraz działalność dydaktyczna prowadzona na kierunku fizjoterapia realizowana jest w obiektach Kolegium Nauk Medycznych zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa. Głównym obiektem, którym prowadzona jest dydaktyka na kierunku fizjoterapia, jest budynek zlokalizowany przy ulicy Marszałkowskiej 24 w Rzeszowie. Działalność naukowa realizowana jest głównie w budynku Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych, który znajduje się przy głównym kampusie Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy Rejtana. Zajęcia kliniczne, zajęcia praktyczne realizowane są w jednostkach prowadzących działalność medyczną, działających na terenie Rzeszowa. Główną bazę kliniczną stanowi Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 oraz Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie. Główny budynek dydaktyczny Katedry Fizjoterapii, zlokalizowany przy ulicy Marszałkowskiej, przeznaczony jest do prowadzenia wykładów oraz zajęć praktycznych oraz zajęć seminaryjnych. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ponad 2000 m2. Pozwala to na realizację zajęć w formie wykładów w dwóch salach wykładowych, w których każda może pomieścić ponad 100 studentów w szeregu pracowni i laboratoriów. Każda sala wyposażona jest kompletnie w zakresie dydaktyki. Zainstalowane są rzutniki multimedialne, nagłośnienia, ekrany oraz wszystkie niezbędne pomoce potrzebne dla procesu dydaktycznego. W budynku znajdują się dwie pracownie do prowadzenia zajęć z zakresu kinezyterapii, wyposażone we wszystkie urządzenia niezbędne w realizacji wszystkich tematów i osiągnięcia efektów kształcenia. W pracowniach znajdują się stoły do terapii z elektryczną regulacją wysokości, systemy do prowadzenia ćwiczeń w odciążeniu, do prowadzenia ćwiczeń z oporem oraz wszystkie niezbędne przybory do prowadzenia nauki form kinezyterapii. W budynku przy ulicy Marszałkowskiej znajdują się trzy pracownie fizykoterapii wyposażone w niezbędny i kompletny sprzęt do prowadzenia zajęć z zakresu elektroterapii, światłolecznictwa, termoterapii. Pracownia fizykoterapii dysponuje również wydzieloną pracownią do hydroterapii z zainstalowanymi wannami do masażu wirowego kończyn, jak również i masażu wirowego całego ciała. W budynku zlokalizowane są dwie pracownie do prowadzenia zajęć z masażu, wyposażone w niezbędne kozetki i przybory. Te pracownie również służą do zajęć z terapii manualnej.
Wśród pracowni zlokalizowanych przy ulicy Marszałkowskiej znajduje się również pracownia korekcji wad postawy, wyposażona w stanowiska pomiarowe do oceny sylwetki, do oceny budowy stóp oraz przybory niezbędne dla prowadzenia procesu dydaktycznego. W budynku przy ulicy Marszałkowskiej zlokalizowana jest również pracownia zaopatrzenia ortopedycznego, wyposażona w niezbędne, przykładowe ortezy kończyn górnych, dolnych, ortezy tułowia, jak również przykłady protez kończyn górnych i kończyn dolnych. W budynku przy ulicy Marszałkowskiej zostały wydzielone 3 sale seminaryjne o powierzchni ponad 50 m2, których wyposażenie oprócz standardowego wyposażenia w krzesła, stoliki, pulpity dla studentów, również wyposażone są w kozetki, materace i inne przybory pozwalające prowadzenie zajęć praktycznych, takich jak na przykład programowanie fizjoterapii lub diagnostyka funkcjonalna w części, która realizowana jest w placówce. Budynek Katedry Fizjoterapii przy ulicy Marszałkowskiej jest doskonale wyposażony w zakresie infrastruktury teleinformatycznej. Wszystkie sale wyposażone są w nowoczesne projektory multimedialne z dostępem do internetu. W pracowni informatycznej na 24 nowoczesnych stanowiskach zainstalowano najbardziej aktualne oprogramowania, w tym Windows 10, Microsoft Office, Statistica i inne niezbędne w procesie dydaktycznym. W budynku przy ulicy Marszałkowskiej znajduje się sala gimnastyczna o powierzchni 160 m2. Pozwala ona na prowadzenie zajęć z przedmiotów takich jak kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, aktywność ruchowa adaptacyjna, sport osób niepełnosprawnych czy przedmioty z wybranych gier zespołowych. Wszystkie budynki Uniwersytetu Rzeszowskiego, w tym budynki wchodzące w skład Kolegium Nauk Medycznych i budynek przy ulicy Marszałkowskiej, są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynkach zlokalizowane są windy, podjazdy, ewentualnie urządzenia ułatwiające pokonywanie schodów w postaci schodołazów. Zajęcia prowadzone również są z wykorzystaniem obiektów sportowych Kolegium Nauk Medycznych. Zajęcia dla studentów kierunku fizjoterapia realizowane są również na basenach. Przede wszystkim na basenie rehabilitacyjnym zlokalizowanym przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, gdzie studenci uczestniczą w zajęciach w ramach przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu oraz na pływalniach, w których realizowany jest przedmiot pływanie terapeutyczne. Infrastruktura badawcza, jaką dysponuje Kolegium Nauk Medycznych oraz Katedra Fizjoterapii, z której również mogą korzystać studenci kierunku fizjoterapia, zapewnia wysoką jakość prowadzonych badań naukowych oraz procesu dydaktycznego.
główna baza naukowa Kolegium Nauk Medycznych zlokalizowana jest w budynkach Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych, budynek G4 i budynek G5, znajdujących się w głównym kampusie Uniwersytetu. Zlokalizowane w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych laboratoria wyposażone są w bardzo nowoczesną aparaturę, pozwalającą realizować projekty badawcze, które prowadzone są przez pracowników kolegium, w tym pracowników naukowych Katedry Fizjoterapii oraz studentów kształcących się na kierunku fizjoterapia. Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni Katedry Fizjoterapii kierują laboratoriami takimi jak Laboratorium Czynników Fizykalnych w Rehabilitacji, Laboratorium Nowoczesnych Metod Klinimetrycznych i Planowania Rehabilitacji, Laboratorium Patofizjologii Narządu Ruchu, Laboratorium Innowacyjnych Metod Wspomagania Funkcjonowania Osób Niepełnosprawnych, Laboratorium Innowacyjnych Metod Antropometrycznych, Laboratorium Innowacyjnych Metod Biologicznego Sprzężenia Zwrotnego. Laboratoria są wyposażone w nowoczesną aparaturę. Dla przykładu, Laboratorium Patofizjologii Narządu Ruchu wyposażone jest w system trójwymiarowej analizy ruchu, BTS, dysponujące łącznie 12 kamerami podczerwieni z pełnym oprogramowaniem pozwalającym na analizę ruchu w warunkach fizjologii i patologii osób z różnymi dysfunkcjami. Współpracujący z systemem bezprzewodowy system elektromiografii, płytami siłowymi do analizy parametrów kinetycznych chodu. Laboratorium dysponuje systemem analizy ruchu opartym o czujniki IMU i szereg innych urządzeń pozwalających na szczegółową, nowoczesną analizę ruchu. Laboratorium Innowacyjnych Metod Biologicznego Sprzężenia Zwrotnego prowadzi badania dotyczące efektywnego nauczania ruchu głównie osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w oparciu o dodatkową informację zwrotną z struktur narządu ruchu, mięśni, która ułatwia ten proces. Laboratorium Nowoczesnych Metod Klinimetrycznych i Planowania Rehabilitacji wyposażone jest w nowoczesne stanowisko do oceny ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa, urządzenie Zebris Pointer do oceny i analizy postawy ciała, urządzenie Zebris do oceny ruchomości kręgosłupa w odcinku szyjnym, goniometry pozwalające na ocenę ruchomości i w stawach obwodowych, i w stawach kręgosłupa, urządzenia do elektromiografii powierzchniowej, urządzenia do ultrasonografii, system Noraxon do oceny zakresu ruchomości kręgosłupa, jak również platformy siłowe do oceny stabilometrycznej równowagi ciała człowieka. Instytut Nauk o Zdrowiu oraz Katedra Fizjoterapii ma podpisane umowy ze wszystkimi szpitalami na terenie Rzeszowa, które stanowią obcą bazę do prowadzenia zajęć m.in. na kierunku fizjoterapia.
Największą liczbę godzin dydaktycznych na kierunku fizjoterapia realizuje się w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, zlokalizowany przy ulicy Lwowskiej 60, dysponuje łącznie bazą 919 łóżek i prowadzi działalność medyczną w bardzo wielu specjalnościach i dla osób dorosłych, jak również dla dzieci. W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 funkcjonuje klinika rehabilitacji, oddział rehabilitacji kardiologicznej, oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci i młodzieży oraz oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej dla dzieci i młodzieży. W szpitalu funkcjonują również oddziały dzienne, w tym oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, oddział neurorehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, oddział rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Szpital prowadzi również fizjoterapię ambulatoryjną skierowaną dla osób dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. Prowadzona również jest rehabilitacja domowa, również w zakresie osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 funkcjonuje szereg klinik, takich jak Klinika Chirurgii Ogólnej, Klinika Chirurgii Dzieci, Klinika Neurologii z oddziałem leczenia udarów mózgu, Klinika Neurochirurgii, Klinika Kardiochirurgii, Klinika Ginekologii i Położnictwa, Klinika Anestezjologii Intensywnej Opieki Medycznej, Klinika Ortopedii Osób Dorosłych oraz Klinika Ortopedii i Traumatologii Dzieci. W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 funkcjonuje Kliniczny Zakład Fizjoterapii. Kliniczny Zakład Fizjoterapii składa się z pracowni fizjoterapii dorosłych, pracowni fizjoterapii dzieci, pracowni analizy ruchu. Kliniczny Zakład Fizjoterapii zatrudnia 96 pracowników. Główną grupę stanowią fizjoterapeuci oraz masażyści i terapeuci zajęciowi. Wśród fizjoterapeutów 11 posiada stopień specjalisty. Fizjoterapeuci posiadają kompletne wykształcenie, ukończyli szereg kursów zawodowych, specjalistycznych i są powoływani na opiekunów praktyk studenckich. Kliniczny Zakład Fizjoterapii w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 posiada wydzielone sale do prowadzenia kinezyterapii indywidualnej oraz kinezyterapii zespołowej. Dysponuje bogatą bazą fizykoterapeutyczną, umożliwiającą wykonywanie równocześnie wielu zabiegów z zakresu elektroterapii, światłolecznictwa, termoterapii. Zakład posiada dwie pracownie hydroterapii dla dzieci, dla dorosłych, wyposażone w wanny do masażu podwodnego, wanny do masażu wirowego. Zakład posiada wydzielone pomieszczenia do masażu klasycznego. Częścią składową Zakładu Fizjoterapii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 jest basen rehabilitacyjny, basen dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prowadzone są zajęcia dla pacjentów kliniki rehabilitacji, osób dorosłych, dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu, z dysfunkcjami neurologicznymi. Zakład dysponuje pracownią analizy ruchu, wyposażoną w system analizy 3D, płyty siłowe do oceny równowagi, elektromiografię powierzchniową, system do oceny sylwetki ciała, system MORY. W klinice rehabilitacji prowadzona jest rehabilitacja głównie dla pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi. Klinika dysponuje 32 łóżkami,
dla procesu fizjoterapii wydzielone są dwie sale do prowadzenia fizjoterapii indywidualnej, nauki chodu, sala dla terapii zajęciowej, sala ergoterapii, wyposażona w niezbędne przybory do prowadzenia zajęć. Kliniki i oddziały Szpitala Wojewódzkiego nr 2 posiadają sale dydaktyczne, w których prowadzone są również zajęcia dla studentów kierunku fizjoterapia. W szpitalu znajdują się dwie sale konferencyjne oraz jedna sala seminaryjna, ogólnodostępne, z których również korzystają studenci kierunku fizjoterapia.